Historia jakich wiele. Na portalu randkowym miły pan poznał równie miłą panią. Znaleźli wspólny język, zainteresowania i zaczęli snuć plany na przyszłość. 35-latka przesłała nawet przyszłemu partnerowi swoje zdjęcie. Okazało się, że jest atrakcyjna i uczucie wybuchło z pełną mocą. O wybrance słałczanin wiedział jeszcze to, że mieszka na dalekim Uralu. Trwająca cztery miesiące korespondencja, w której snuli plany, dzielili się przeżyciami, utwierdziła mężczyznę w przekonaniu, że trafił na kobietę swojego życia. Naturalne było, że ona przyjedzie do niego, zamieszkają razem i będą wiedli wspólne życie. Na tej bajecznej drodze pojawiły się jednak pierwsze cienie, bowiem Rosjanki nie było stać na bilet, paszport, wizę. Zakochany mężczyzna oczywiście rozwiązał problem, przesyłając jej pewną kwotę na pokrycie niezbędnych wydatków i czekał. Po pewnym czasie dostał informację, że zgodnie z wymaganiami rosyjskiego rządu, jadąc do Polski, dama jego serca musi mieć na koncie określony zasób finansowy. To nie zdziwiło mężczyzny. Wprawdzie nie posiadał wystarczającej kwoty, ale pomógł mu zaciągnięty na ten cel kredyt. Sywałczanin zaciągnął go i przesłał wybrance pieniądze. Kolejną przeszkodą okazała się bliżej nieokreślona kara, którą musiała zapłacić przed opuszczeniem swej ojczyzny. Na to poszedł kolejny kredyt. Po miesiącu przekazywania środków i obietnic wspólnego życia kontakt z kobietą się urwał. Do mężczyzny dopiero po pewnym czasie dotarło, że padł ofiarą oszustwa. Zgłosił się na policję, gdy zrozumiał, że ma nie tylko złamane serce, ale i 30 tysięcy straty. Policjanci przestrzegają przed tak daleko idącą łatwowiernością. Warto pamiętać, że osoba samotna jest zazwyczaj łatwą ofiarą. Bez większego trudu można pozyskać nie tylko jej zaufanie, ale i skłonić do poświęceń, mamiąc słodkimi obietnicami i roztaczaniem wspaniałych perspektyw. Funkcjonariusze apelują, by dokładnie weryfikować osoby, które znamy tylko dzięki internetowi.